Kupując bilet do kina, musisz zazwyczaj podać rząd i numer miejsca, na którym chcesz usiąść. Taka czynność to nic innego jak podawanie współrzędnych krzesła w sali kinowej. W tej lekcji poćwiczymy odczytywanie i zapisywanie współrzędnych. Widzisz układ współrzędnych. Tworzą go dwie osie liczbowe przecinające się pod kątem prostym w zerze. Strzałka oznacza, że idąc w jej kierunku napotkamy coraz to większe liczby. Oś pozioma to oś X, nazywana też osią odciętych. Pionowa to oś Y, nazywana też osią rzędnych. W tym układzie można zaznaczać punkty oraz odczytywać ich współrzędne. Pokażę Ci, jak to robić. Zaczniemy od punktu, który znajduje się w miejscu przecięcia obu osi. To miejsce nazywa się początkiem układów współrzędnych. Punkt A znajduje się teraz właśnie w tym miejscu. Jakie są jego współrzędne? Skoro oś Y przecina oś X w zerze oraz oś X przecina oś Y w zerze, to ten punkt ma współrzędne 0 i 0. Wyobraź sobie teraz, że liczby na osi X i Y oznaczają kroki. Liczbę kroków w prawo oznacza się liczbami dodatnimi, a w lewo ujemnymi. Minus oznacza tylko kierunek poruszania się po osi. Gdy zrobimy jeden krok w prawo, punkt A będzie miał współrzędne 1 i 0. Kroki liczymy od początku układów współrzędnych. Gdy zrobimy kolejny krok w prawo, punkt się przesuwa. Teraz będzie dwa kroki na prawo od początku układów współrzędnych. Teraz punkt A ma współrzędne 2 i 0. Poruszając się dalej na prawo w każdym kolejnym kroku pierwsza współrzędna, czyli współrzędna X, będzie zwiększała się o 1. Zobacz, ten punkt ma współrzędne 3 i 0, ten 4 i 0, a ten 5 i 0. A co się stanie, gdy zrobimy teraz jeden krok w dół? Teraz punkt A będzie miał współrzędne 5 i minus 1. Gdy zrobimy kolejny krok w dół punkt A będzie miał współrzędne 5 i minus –2. I tak dalej. Wróćmy teraz do początku układów współrzędnych. Pójdźmy teraz 3 kroki w lewo i 4 do góry. Punkt A ma współrzędne minus –3 i 4. Gdy w układzie współrzędnych mamy zaznaczony jakiś punkt, to możemy odczytywać jego współrzędne, wyobrażając sobie, ile kroków w prawo lub w lewo, a następnie do góry i na dół, należy wykonać, aby do niego dotrzeć. Jakie współrzędne ma zatem ten punkt? Spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Aby dojść do tego punktu, należy zrobić dwa kroki w lewo i trzy w dół. Więc ma on współrzędne minus 2 i minus 3. Można też inaczej odczytywać współrzędne punktów. Zamiast cofać się do początku układów współrzędnych i wyobrażać sobie kroki do punktu, możemy spróbować odczytać z osi x i y liczby, na wysokości których znajduje się nasz punkt. Zadanie może Ci ułatwić rysowanie z danego punktu odcinków prostopadłych do osi x i y. Widzisz, że ten odcinek dotyka osi y w miejscu gdzie znajduje się liczba minus 3 a ten oś x w miejscu gdzie jest liczba minus 2. Podając współrzędne pamiętaj że najpierw podajemy współrzędną x a później y -ową. Przejdźmy do kolejnego przykładu aby dalej ćwiczyć odnajdywanie punktów w układzie współrzędnych. Punktom w układzie współrzędnych przypisano litery. Odczytaj je w podanej kolejności i dowiedz się, czym zajmował się Kartezjusz. To zadanie to świetna okazja, żeby pobawić się w znajdowanie punktów w układzie współrzędnych. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Punkt o współrzędnych 2 i 2 znajduje się dwa kroki na prawo i dwa do góry od początku układów współrzędnych. Pierwsza litera to zatem F. Punkt o współrzędnych minus -3 i -0 jest tu. Druga litera to -i. Kolejny punkt ma współrzędne minus -1 i minus -3. Dojdziemy do niego, robiąc 1 krok na lewo i 3 kroki w dół. W tym miejscu mamy literę -l. Punkt o współrzędnych -0 i minus -1 znajduje się tutaj, i w tym miejscu mamy literę -o. Kolejny punkt ma współrzędne minus -4 i -2, czyli tutaj. W tym miejscu znajdujemy literę Z. Współrzędne kolejnego punktu już odszukaliśmy. Takie współrzędne ma litera O. Podobnie z kolejnym punktem. Takie współrzędne ma litera F. Kolejne współrzędne również znamy. Ma je litera I. Teraz poszukajmy punktu o współrzędnych 5 i -2. Robimy 5 kroków w prawo i 2 w dół. Mamy tutaj literę A. Czym zajmował się Kartezjusz oprócz matematyki? Filozofią. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje. Przejdźmy teraz do ostatniego zadania. Punkty minus 2 i 2 oraz 4 i 2 to końce podstawy trójkąta równoramiennego, którego pole to 9. Jakie współrzędne ma trzeci wierzchołek? Spróbuj najpierw samodzielnie narysować na kartce w kratkę układ współrzędnych i zaznaczyć na nim punkty podane w zadaniu. Rysujemy układ. Teraz zaznaczę punkt o współrzędnych minus -2 i 2. O tutaj. Teraz punkt o współrzędnych -4 i 2. Znajduje się tutaj. Z treści zadania wiemy, że te dwa punkty są końcami podstawy trójkąta. Czy możemy zatem obliczyć długość podstawy? Możemy. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Z punktu o współrzędnych minus 2 i 2 do punktu 4 i 2 należy zrobić 6 kroków. Długość podstawy to 6. Znamy też pole, które wynosi 9. Przypomnij sobie teraz, jak liczymy pole trójkąta? Mnożymy długość podstawy i długość wysokości, a wynik dzielimy przez 2. Znamy pole, wynosi 9. 9 równa się zatem iloczynowi długości podstawy to 6 oraz długości wysokości, której poszukujemy. Ten iloczyn dzielimy przez 2. Skracając dwójkę i szóstkę, otrzymujemy 3. 9 równa się zatem 3 razy h. Ile wynosi długość wysokości tego trójkąta? 3. Gdzie będzie zatem trzeci wierzchołek trójkąta? Spróbuj powiedzieć samodzielnie. Z treści zadania wiemy, że trójkąt jest równoramienny. To bardzo ważna informacja. Wynika z niej, że wysokość padająca na podstawę dzieli ją na dwie jednakowe części. Należy zatem znaleźć środek podstawy. Skoro podstawa ma długość 6, to połowa to 3 kroki. Odmierzając je z tego punktu, otrzymamy punkt o współrzędnych 1 i 2. Wysokość ma długość 3 i jest prostopadła do podstawy. Aby znaleźć współrzędne trzeciego wierzchołka, należy zrobić trzy kroki do góry. Zaznaczamy punkt. Jego współrzędne to 1 i 5. Tak wygląda trójkąt równoramienny o podstawie AB i polu równym 9. Ale czy to jedyne rozwiązanie? A co by się stało, gdybyśmy ze środka tego odcinka zrobili trzy kroki w dół? Dotarlibyśmy tutaj, czyli do punktu o współrzędnych 1 i -1. Czy w tym miejscu może być trzeci wierzchołek trójkąta równoramiennego o podstawie AB i polu równym 9? Oczywiście, że tak. To zadanie ma dwa rozwiązania. Zapiszmy odpowiedź. Trzeci wierzchołek może mieć współrzędne 1 i 5 lub 1 i minus 1. Wykonaliśmy ostatnie zadanie. Gratuluję! Aby rozwiązać zadanie dotyczące układów współrzędnych, będzie trzeba czasami go narysować. Wykorzystaj do tego kartki w zeszycie. Pamiętaj, żeby dokładnie zaznaczać i odczytywać punkty na układzie współrzędnych. Sprawdzaj, czy nie istnieje przypadkiem więcej niż jedno rozwiązanie danego zadania. Ten dział dotyczy układów współrzędnych. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja TV Zapraszam do oglądania